Cześć, Pasieka Gromadzyń, 8 września, godzina 15. Dzisiaj będę kończył układanie gniazd na zimę. W niektórych ulach już to zrobiłem tydzień temu. Zacząłem zakarmianie na zimę. Właściwie tydzień temu już dałem pierwszą dawkę, około kilograma cukru. Na ul wczoraj dałem drugą, trochę więcej, z półtorej. Dzisiaj już przygotowałem syrop, znowu będę karmił, jutro tak samo. Będę karmił, aż pszczoły będą pobierać, ale mniej więcej, myślę, 10 kg cukru na ul. No, na odkłady trochę mniej. Zobaczymy, nie mam takich wielkich jakichś rodzin, bakfastów. No, słyszałem, że i po 15 kilo dają cukru. Myślę, że 10 spokojnie wystarczy, zwłaszcza, że ja miodu nie wybierałem od lipca, od drugiego tygodnia, trzeciego tygodnia lipca, kiedy była lipa. To był mój ostatni miodek. W sierpniu trochę na rozczewienie podkarmiałem, więc tego cukru trochę odłożyły. No, z nawłoci trochę sobie przytargały miodku. Więc coś tam w ulu było, jeszcze się tam właśnie parę litrów, parę kilo lub paręnaście dołoży i myślę, że wszystko będzie ok. Ostatnio robiłem taki myk, że wycofywałem ramki, ale na nich był jeszcze pokarm, więc nie do końca się dało je zabrać. O, tak jak tu jest ramka. Teraz będę sprawdzał. O, jaka motylica tu łazi. O, zwiała. Takie ramki. Trzeba sprawdzić, co tu jest. Jest sucha z tej strony. Tu pszczoły coś zgryzają. Możliwe, że jakiś był pyłek lub scukrzony miód. Na przykład rzepakowy. Tak, czyściutka. I tak się robi. Proszę zobaczyć, tu już są beleczki wszędzie i tak dalej. Tu jest miejsce, przez które pszczoły wychodzą lub wchodzą. Podkarmiaczka. I one po prostu sobie tu wychodziły i dlatego ten miód przyniosły do gniazda. Jeżeli się zrobi coś takiego, to pszczoły sobie spokojnie przyniosą. Także tą rameczkę już zabieram. Będzie do przetopienia, bo ona jest dosyć brudna i zobaczymy dalej. Tutaj nic. Tutaj też nic. Tutaj. Tutaj jest ramka. Wczoraj dałem syrop. Ile go jest? No, końcóweczka. Nie wiem, czy gdzie widać. Tu jest pusty. Tutaj przy samym dęku 3-4 cm syropu jeszcze jest. Pszczółki jak w koło się zbierają, coś tam wylizują. W ten sposób. Beleczkę zabrałem jedną. Tu jest dużo pszczół martwych, bo był rabunek. Musiałem uszczelnić tutaj pianką. Były szczeliny, przez które rabunek bardziej, chyba jak wycofałem tą ramkę, pszczoły się rabunkowe z innych uli wyczuły. No i ta rameczka już też czyściutka, wyczyściły. Niestety trochę pszczółek zabiły z innych, bo jak uszczelniłem, to tam część tych pszczół rabujących została. No i tak jak widać, nie opłaciło im się to zbytnio. Bo je tutaj pszczółki zaciukały. Tutaj są też ramki do zabrania. O, jedną ręką ciężko mi się zabiło. No, chodzą jakieś pszczółki, ale to jest czyściutkie. Czyściuteńkie. Zaraz to zabiorę. O, na tej
Nic nie ma. Tu nawet był pyłek, tylko zostały żółte ślady. Przebarwienia od pyłku. Też pozabierały pszczoły. Także ok. Ja muszę wziąć w dwie ręce, żeby to wstrząsnąć, uderzyć te pszczoły, bo nie wziąłem zmiotki. Także tak to mniej więcej wygląda. Resztę uli zaraz też przejrzę. Ale nie będę już może tego nakręcał. No. Także może to na tyle. Tak jak pokazałem, jeżeli chcecie ograniczyć gniazdo na zimę w liczbę ramek, jest na nich jeszcze pokarm, zróbcie tak jak ja. Dajcie u góry albo gdzieś z boku. W sumie tutaj chyba w tym ulu to jest leżak. Mi się daje, że tu wycofywałem też ramki. Nie, to nie tu. Czyli inny. Zaraz sprawdzimy. W którymś leżaku też wycofywałem. W inny sposób chcę go pokazać. To też nie tu. No to został ostatni. Tak, tutaj. Tu jest ramka. Tu jest gniazdo z tej strony. Tu jest podkarmiaczka, która... Jedną ręką to nawet ciężko cokolwiek tu zrobić. Tutaj jest ta ramka. Czyli tak, jeżeli leżak, tu jest puste miejsce. O, mam beleczkę, mogę pokazać. Tu jest ta podkarmiaczka, tu jest gniazdo. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem ramek. I tyle chyba zostawię na zimę, bo to dosyć rodzinka silna. Właściwie to jest odkład, ale z pierwszej połowy maja. I on jest dosyć silny już jak zwykła rodzina. Myślę, że 7 ramek jest ok. Dobra, sprawdzimy, bo pszczół widzę jest więcej na tej ramce. Może jeszcze jest pokarm. O, nie dymiłem i dlatego one się też tutaj ruszają. Więc tak patrzę, co tu mamy. Nic tu nie ma. Ta strona również nic, więc pszczoły sobie chodzą, bo to chyba młoda pszczoła, która się nudzi, ale pokarmu już nie ma. Lub wcześniej były i one jeszcze chodzą i szukają, może myślą, że jeszcze coś się tam zostało. Także jeżeli jest stojak, to dać na górę, pod daszek. Jeżeli jest leżak, dać z drugiej strony od gniazda i pszczoły spokojnie, fajnie sobie wyzbierają. Także cześć.